Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w polsce.pl i zapraszam na przegląd zagranicznej prasy. No, zaczniemy jak zwykle od reformy sądownictwa w Polsce. Zagraniczne media jeszcze do końca nie przetrawiły decyzji prezydenta Andrzeja Dudy zawetowaniu dwóch ustaw o krs i Sądzie Najwyższym. Więc to, co znajdujemy w mediach, to jest, to jest jeszcze trwająca dyskusja nad tym, czy te ustawy są zgodne z państwem prawa i z demokracją, czy nie. Zaczniemy od niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziennik ten informuje, czy pisze o tym, że Związek Niemieckich Sędziów grozi zerwaniu współpracy z Polską, a konkretnie wokół tych reform. Jeżeli te reformy wejdą w życie, to rzeczywiście Niemiecki Związek Sędziów nie będzie chciał współpracować z Polską. Chodzi konkretnie o europejski nakaz aresztowania, który sędziowie kwestionują, że mógłby dalej obowiązywać oraz o ekstradycję. Argumentem tutaj jest cytowany przewodniczący Niemieckiego Związku Sędziów, niejaki pan Jens Gnisa, który mówi, że ponieważ Polska nie Byłaby po wejściu w życie tych ustaw, już państwem prawa i nie byłaby gwarantowany sprawiedliwy proces. Pan Gnisa tutaj argumentuje m.in., że to ci oskarżeni, czy ci ludzie poszukiwani europejskim nakazem aresztowania, którzy by się ukryli w Niemczech, no, mogliby zostać wydani do Polski, gdzie spotkałby ich niesprawiedliwy proces, a poza tym byliby sądzeni przez sędziów z nadania PiSu i w związku z tym byliby sądzeni w sposób polityczny tutaj cytowany jest także minister sprawiedliwości Niemiec pan Heiko Maas, który słynie z tego, że wprowadził przepchał przez Bundestag ustawę, która wprowadza cenzurę na portalach społecznościowych jak Facebook i Twitter i tenże Heiko Maas także mówi, że w zasadzie w Polsce po gdyby te ustawy o krs się i sądzie najwyższym weszły w życie, w zasadzie już nie byłoby państwa prawa oraz trój podziału władzy no i nawoływał Unię Europejską do tego, by to zablokować. A jest bardzo ciekawe, bo jednak nie ma takiego zwyczaju, by aż tak silna presja płynęła z obcego państwa. Tutaj mamy Niemiecki Związek Sędziów. To jest jednak bardzo mocne zaangażowanie się sędziów niemieckich wewnętrzne sprawy Polski. Przechodzimy do mediów amerykańskich, a mianowicie. The Washington Post pan Ishan Taror komentator twierdzi, że ta cała wojna Polska, ta wojna, którą PiS wytoczył demokracji, tak naprawdę była jeżeli nie inspirowana, to jednak pomógł prezydent USA Donald Trump PiSowi w tym, żeby tą wojnę toczyć. Tutaj Taror pisze o przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie po niepłomiennym przemówieniu, które nie zawierało według niego żadnych odniesień do demokracji, do państwa prawa, do liberalizmu, do tego typu wartości, tylko była w nim mowa o chrześcijaństwie, była to retoryka jego zdaniem nacjonalistyczna, krwia, krew i ziemia i w związku z tym jego zdaniem to przemówienie wzmocniło rząd PiS w przekonaniu, że może w zasadzie robić co chce, że jego Reformy sądownictwa tak naprawdę mają poparcie USA, najpotężniejszego państwa na świecie, i w związku z tym PiS czuł się wzmocniony i postanowił pójść do przodu z tymi reformami. No, tutaj Między innymi, Teraz pisze, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość to partia populistyczna, oparta na, na katolicyzmie, antykosmopolitycznym nacjonalizmie oraz rozdawnictwie pieniędzy. Tyle z Washington Post z tą oceną. I zostawiamy reformę sądownictwa tym bardziej, że sytuacja jest trochę płynna. Prezydent zawetował ustawy o KRS i o Sądzie Najwyższym, czy będzie, ma, zamierza je zawetować, w związku z tym sytuacja się zmienia i będziemy musieli poczekać na kolejne, na reakcję zachodniej prasy. Przechodzimy do kolejnego tematu, tu mamy niemiecki dziennik Die Welt, a mianowicie chodzi o zmowę. Niemieckich producentów samochodów. Jest to zmowa, zmowa cenowa systemów dezaktywacji spalin w silnikach dieslowych. I Die Welt pisze, że to jest ogromne oszustwo, oczywiście na niekorzyść klientów. Die Welt pisze o tym, że producenci samochodów najzwyczajniej na świecie fałszowali wyniki testów Spalin, tych silników dieslowych, i była między innymi zmowa, żeby tak właśnie czynić, aby te systemy, te systemy spalin były tańsze. Tutaj Die Welt pisze o tym, że Volkswagen, jako pierwszy sam się właściwie zgłosił, przyznał się do tej zmowy cenowej. Ewidentnie w przekonaniu, że może zostać, w nadziei, że może zostać świadkiem koronnym w sprawie przeciwko pozostałym producentom samochodów. Branża samochodowa jest bardzo ważna, to jest główny produkt eksportowy Niemiec, a w związku z tym ten skandal oczywiście. Jest szeroko dyskutowany w niemieckich mediach i no, wskazuje się na to, że to może kosztować producentów samochodów kilkaset milionów albo nawet miliardowe kary i że no, reputacja tego najważniejszego produktu eksportowego została mocno nadszarpnięta. Przechodzimy do Francji. Mianowicie dziennik Le Figaro pisze o tym, że prezydent Emmanuel Macron jakby zakończył, został wybrany w maju, zakończył jakby okres świętości, czyli okres ochronny, i że bardzo mocno spadło mu poparcie. W Le Figaro czytuje, cytuje sondaż Instytutu IFOP zrealizowany dla gospodarczego dziennika Le Journal Dimanche. I Tutaj jest mowa o tym, że popiera go już tylko 54% Francuzów. Przypominam, Macron został wybrany w maju, więc mocno mu spadło poparcie. To jest spadek o 10 punktów procentowych, mówi Le Figaro. W tym samym okresie, czyli po dwóch miesiącach mniej więcej rządzenia, François Hollande miał zdecydowanie wyższe poparcie, a Nicolas Sarkozy w tym samym okresie, po dwóch miesiącach prezydentury, miał 66% poparcia. Oczywiście ludzie. Macrona, y, członkowie jego partii mówią, że taka jest cena za przeprowadzanie reform. Y, no, między innymi tutaj mają zostać skrócone emerytury urzędników. Y, Krytycy mówią, że to nie tak, tylko, że jest właśnie wręcz odwrotnie. To znaczy, że to, że Macron zapowiedział reformy, że zapowiedział, że zrobi je bardzo szybko, a teraz przesunął je w zasadzie większości na 2018 rok, między innymi reformę budżetową, reformę podatkową, że to się na nim mści i że ludzie przestają mieć do niego zaufanie. Że ten pierwszy okres takiego entuzjazmu po prostu minął i teraz ludzie oczekują konkretnych wyników. I że prezydent Musi się z tym liczyć, że w najbliższym czasie to poparcie może mu jeszcze zmaleć. No, i mamy ostatni temat, który wydaje jest bardzo ważny, ponieważ unijny portal Polityko pisze o tym, że. Unia Europejska jest bardzo niezadowolona z decyzji republikanów i demokratów amerykańskich, by nałożyć sankcje na rosyjski sektor energetyczny, górniczy i szereg innych sektorów. Taka, taka decyzja zapadła w sobotę. Jutro Izba Reprezentantów ma nad tym głosować i bardzo prawdopodobnie te sankcje przejdą. To się Unii Europejskiej nie podoba. Polityk w tym wszedł w posiadanie wewnętrznego dokumentu Komisji Europejskiej, z którego wynika, że Komisja... Zamierza się zamierza wykonać jakieś kontruderzenie i chronić europejskie firmy, które uczestniczą w rosyjskich projektach energetycznych. Chodzi konkretnie o budowę gazociągów. Czyli te sankcje amerykańskie mogą uderzyć w budowę drugiej nitki gazociągu północnego Nord Stream 2. I polityko tutaj cytuje Junckera, żona Claude'a Junckera, który mówi, że trzeba chronić europejskie koncerny, które uczestniczą w takich projektach energetycznych, i że Komisja Europejska będzie szukała sposobów, na zablokowanie tych amerykańskich sankcji. Tutaj te sankcje, no Trump będzie miał prawo do tego, by na każdą firmę uczestniczącą w budowie takiej linii energetycznej nałożyć obostrzenia. Tutaj widzimy z tego, co pisze Politico, po czyjej stronie w zasadzie stoi Komisja Europejska, i tutaj oczywiście interesy europejskich koncernów, tym samym zanim stojących za nimi rządów są ważniejsze niż zagrożenie wywodzące się z Rosji oraz niezależność energetyczna od Kremla. Dziękuję. To był przegląd zagranicznej prasy na dziś i zapraszam w piątek.